na zegarach. Komentarz dnia. Także do zobaczenia na stronie jedynkapolskieradio.pl i w studiu Maciej Kożuszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną w studiu dzisiaj redaktor Marek Król, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, witam. I Jarosław Włodarczyk, publicysta. Dzień dobry. Panowie, ogłoszenie wyroku, właściwie kar, jakie zostały zasądzone małżeństwu P, twórcom piramidy finansowej Amber Gold, czy jak sądzi, jeden z obrońców argumentował, że to nie była piramida finansowa, dlatego że oni te pieniądze wydawali, a jak się buduje piramidę finansową, to się pieniądze oszczędza. W każdym razie 12 lat i 6 miesięcy więzienia dla Katarzyny P, 15 lat dla Marcina P. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że nikt chyba nie ma takiego wrażenia, ale przynajmniej trudno by było taką osobę znaleźć, która by powiedziała, och, sprawiedliwości w tej sprawie stało się zadość i na tym sprawa afery Amber Gold się kończy. No i my też patrzymy na taki polityczny wymiar tej sprawy, no bo wiemy, że nie udało się przynajmniej w tak wyraźny sposób zaakcentować tej sprawy przed wyborami, to znaczy ostatecznie ten raport komisji nie wybrzmiał przed wyborami. No a z drugiej strony Małgorzata Wasserman, która z tą komisją jest kojarzona i z jej twarzą, bardzo dobry wynik w tych wyborach uzyskała, czyli w pewnym sensie pewne polityczne przełożenie to miało. Ale jak wy na to patrzycie, jakie będą dalsze kroki partii no dalej rządzącej w tej sprawie i tego raportu, czy to coś zmieni, czy będziemy mieli jakiegoś winnego poza Marcinem i jego żoną, a Marcinem i jego żoną. Znaczy, raport nie wskazuje nikogo winnego, natomiast wydaje się mało prawdopodobne i to z przebiegu prac tej komisji było widać, żeby Marcin P. i Amber Gold działał bez jakiegoś co najmniej parasola ochronnego, czy ze strony służb, czy państwa, czy prokuratury, no tylko, że nic nie zostało udowodnione. Więc w tym sensie jest to, bo ten wyrok dzisiaj, tak jak powiedziałeś, to nie jest wyrok, tylko jest tak naprawdę wysokość kary, bo wyrok już zapadł w maju, że są winni. Natomiast sąd przez to, że procedury są jakie są, musiał odczytać wszystkich pokrzywdzonych. To zajęło kilka miesięcy, żeby odczytać sentencję wyroku. Myślę, że sprawa dalej powinna być przez jakiś zespół, bo komisji już nie będzie, ale żeby jakiś zespół prokuratorski to sprawdzał, bo to jest w naszym interesie wszystkich, żeby no tego typu, a wiemy, że kolejne powstają takie przedsięwzięcia, bo KNF próbuje też przed tym ostrzegać, więc ważne jest to w naszym interesie, mówię jako obywateli, żeby poznać do końca, jeżeli będzie to możliwe, jak takie piramidy powstają na styku, z kim mają szansę tak długo funkcjonować, po to, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Pytanie do Marka Króla, bo może to w ogóle jest tak, że my wobec takich komisji trochę mamy zbyt wygórowane żądania, bo jak sobie popatrzymy chociażby na politykę amerykańską, tam też był zawsze problem z tym, żeby nawet w grubych aferach znaleźć tą dymiącą strzelbę. Nawet Nixon tak naprawdę został przecież ostatecznie oskarżony o obstrukcję sprawiedliwości, a nie o sam czyn, o którym chodziło w meritum. Znaczy trudno jest w takiej sytuacji niejasnej kontroli politycznej jakiegoś właśnie, jak mówi Jarosław Włodarczyk, parasola ochronnego znaleźć takie jednoznaczne i niepodważalne w sądzie dowody. Jeśli odwołuje się do Stanów Zjednoczonych, to przypomina jest sprawa Bernarda Madoffa, który w grudniu 1988 roku został zatrzymany, pół roku później w czerwcu skazany na 150 lat więzienia. On zbudował piramidę, początkowo mówiono 50 miliardów dolarów, potem 61, no i okradł między innymi wiele gwiazd Hollywoodu. Ja przypominam to dlatego, ponieważ takim w wypowiedziach Donalda Tuska i szefów Platformy pobrzmiewało taka teza, że no jak przygłupy dają pieniądze na różne niezweryfikowane przedsięwzięcia, które obiecują chyba 12%, no to sami sobie są winni. No więc jeżeli ludzie, którzy mają swoich agentów, na przykład w Hollywood i specjalistów i prawników też się nabrali i to na takie pieniądze, ale porównanie jest o tyle dobre, że ile pół roku trzeba było, żeby skazać Madoffa. W
Polsce to parę lat było potrzeba, więc to pokazuje przepaść, jaka dzieli między państwo polskie i Stany Zjednoczone, ale trudno się temu dziwić, bo ten raport mówi tak naprawdę, przykro to mi powiedzieć jako obywatelowi, o państwie, która było właścicielem tego państwa, była mafia, która miała ogromne wpływy i mi się wydaje w dalszym ciągu ciągle ma, co widać w niektórych orzeczeniach sądowych i właściwie bezradność prokuratury wszystkich, średnio myślący człowiek, do których właśnie ja się zaliczam, widzi jasno, że jeżeli pani prokurator Kuchijanek zeznaje, mówi, że nic nie mogła, a właściwie całe jej myślenie było skupione na tym, żeby nic nie robić właściwie, to naprawdę jasno z tego wynika, że to było bardzo mocno spenetrowane przez mafię. No i pan prokurator Seremet, który się popisał, też skłamał, kiedy powiedział, że specjalny nadzór, a potem jak powiedziałbym zmajstrował przesłuchanie, sprawę syna Donalda Tuska, wydając orzeczenie w prokuraturze, nie przesłuchując nawet Michała Tuska, i to orzeczenie prokuratury wskazywało, że nie było kolizji interesów między działaniem dla Old Express, a pracą na lotnisku w Gdańsku owego Michała Tuska. Ale ja bym tutaj jednak postawił tezę, że to nie wtedy państwo, nie tylko wtedy źle działało, ale również dzisiaj. No skoro przewodnicząca komisji i cała komisja, pomimo tego, o czym mówisz, że tak było źle, mafijny układ, no ale jakoś nie wskazano winnych. Czyli to wskazuje na to, że ta komisja i na czele z Małgorzatą Wasserman była skrajnie nieskuteczna, tak? Że to jest polityk, która nie potrafiła przez 4 lata kadencji i funkcjonowania komisji, niecałe 4 lata funkcjonowania komisji, niczego udowodnić. Czyli to oznacza, że ona jest skrajnie nieskutecznym, skoro to są rzeczy tak oczywiste, skrajnie nieskutecznym śledczym, politykiem. Ale też ma trochę inne narzędzia mimo wszystko, prawda, niż prokuratura miała w momencie, kiedy... W wielu obszarach ma znacznie szersze. W momencie, kiedy działało... Nie chcę tutaj, ale trochę występujesz w roli, Jarosławie, adwokata tych struktur, bo ona też tak, skoro nie wskazano... Nie winnych, adwokata. To myślę, przepraszam bardzo. Nie jest tak oczywista. Bo właśnie na tym fenomen działania mafii polega na tym, że niezwykle trudno i historia mafii włoskiej polega, niezwykle trudno wskazać winnych, ponieważ kto jest w mafii? No są tam mafiozi głównie, mają swoich polityków, prokuratorów, sędziów i dziennikarzy. Przepraszam, nie jest to żadna aluzja. Ale i oni wszyscy pracują na pewien obraz... Panowie, nie na raz. Ale zgadzamy się co do tego, że w takim razie powinna prokuratura dalej drążyć temat. I mafię włoską udało się prokuraturze włoskiej niejednokrotnie przyszpilić. I jeżeli tutaj były rzeczywiście struktury jakieś mafijne, to w naszym interesie obywateli jest to, żeby to wyjawić. Natomiast jakich nie było, tylko było to na przykład skorumpowana jakaś grupa polityków czy osób ze służb, to jest o wiele trudniej udowodnić, ale w interesie obywateli jest to, żeby to poznać. Natomiast ja jestem trochę rozczarowany, muszę powiedzieć, tą pracą tej komisji, bo ja myślałem, że jednak będzie w stanie po 4 latach dojść do wniosków takich, które będą dalej szły niż ustalenia prokuratury. A komisja nam naświetliła atmosferę wokół Amber Gold i tę właśnie niemoc różnych służb, które sobie jak gorący kartofel podrzucały, służb państwa, jak gorący kartofel sobie podrzucały. Bo jak się dowiaduje, że syn premiera pracuje, to lepiej się... To jest troszeczkę to, o czym mówi Marek Król, prawda? Znaczy, jeżeli hipotetycznie zakładamy taki scenariusz, że właśnie jakiś urzędnik tą swoją niekompetencję czerpał z wiedzy, że syn premiera na przykład pracuje dla małżeństwa P w jakimś tam zakresie, to trudno to udowodnić, że nie byłaby to tylko niekompetencja i tylko nieporadność i niewykonywanie swoich obowiązków, ale że było to jakieś domyślne konflikt interesów działanie na pewno, z rozmysłu. Co więcej, przecież syn premiera Tuska w wywiadzie we wprost trochę za dużo powiedział przed laty i powiedział, że jednak ojciec, czyli premier ówczesny, wiedział, co się dzieje. Podkreślił to Marek Belka zresztą. Wszyscy o wszystkim wiedzieli, tak? Panowie, typowo mafijny układ. Zmieńmy temat, chociaż ta oczywiście dyskusja jest bardzo ciekawa i ona się będzie dalej toczyć. Oczywiście podsumowujemy cały czas wybory i
obraz, który się wyłania po tych wyborach, jest takim obrazem, w którym, że właściwie każda z partii, które są w parlamencie, ma jakieś problemy swoje wewnętrzne. Oczywiście kwestionowane jest przywództwo Grzegorza Schetyny w Koalicji Obywatelskiej już w taki sposób otwarty w mediach, chociaż oczywiście nie robią tego osoby, które mogą być realnymi pretendentami do tego przywództwa, ale to się dzieje i media te sprzyjające często opozycji na takie głosy zezwalają. No w Prawie i Sprawiedliwości czy w Zjednoczonej Prawicy mamy akcentowane bardzo mocno przez Solidarną Polskę i przez Porozumienie ilość mandatów, którą oni zdobyli, która jest imponująca rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to tylko 5 mandatów pisma ponad wymagany limit jakby samodzielnej większości. Lewica też właściwie nie wiadomo, co się z nią będzie działo i paradoksalnie w tej całej układance ten mariaż, który wydawał się najbardziej dziwny i kuriozalny, czyli Kukiza z PSL-em, wydaje się jak najzdrowsze małżeństwo w tym momencie. Jak wy na to patrzycie? Jak przewidujecie, że te podziały będą przebiegać? Jaki wpływ będą miały na ostatecznie też rządzenie państwem, Marek Król? W tym gorącym okresie wszyscy są wygrać wszystko. Tutaj nawet jedąc do radia przeczytałem wypowiedź posła Wilka z Konfederacji, który stwierdził, że będzie wspierał Lewicę, Konfederacja w odbudowie praworządnego państwa. Ponieważ jestem na czczo i nic nie piłem, więc trudno mi jest dzisiaj to zinterpretować, to wypowiedź. Także będą się działy różne rzeczy. No, pretorian Schetyny, jeden z nich, poseł z Poznania, stwierdził, że na dzisiejszej Radzie, czy biuro polityczne, czy jak to nazwiemy, które odbędzie się w Warszawie, no trzeba się rozważyć kwestie szefa i tak dalej, i tak dalej. I to taki bardzo bliski współpracownik Schetyny. Borys Budka też wydał z siebie jakieś oświadczenie, które wskazuje, że nie będzie chyba umierał za Schetynę. No wszystko zobaczymy, co się stanie wieczorem. Ja sądzę, że Schetyna nie odda łatwo swojego szefostwa, no bo jest chyba takim człowiekiem, który nie wyobraża sobie życia, a i my chyba nie, życia poza polityką. Poza tym nie ma realnych konkurentów, bo Zdrojewski, to powiedzmy sobie, to jest tak do podgryzania taki konkurent, ale nie do przywództwa w Platformie Obywatelskiej. To po kolei tak. No, Lewica raczej daje sygnał, że będzie się jeszcze bardziej integrować, bo Wiosna chce wejść do SLD, jakby wspólną partię, Razem może też, więc tutaj myślę, że to będzie blok rosnący, wznoszący też w sondażach. PSL z Kukizem, od dawna mówiłem, że to jest... Z tego może się narodzić chadecja, taka centrowa partia, która może być kłopotliwa zarówno dla Platformy, jak i dla Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że w ramach Konfederacji już się ujawniły się też te podziały i tam będzie walka. No i oczywiście jest no, to, co jest szalenie ważne, co się będzie działo w Prawie i Sprawiedliwości, bo tu nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że te dwie partie by odchodziły, ale będą chciały więcej ugrać. Teraz wiadomo, że Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki się przyjaźń jest szorstka. W związku z tym zobaczymy, co Zbigniew Ziobro będzie chciał ugrać na tym, czy premierem nadal będzie Mateusz Morawiecki. A do tego dochodzi jeszcze ta sytuacja, którą wiemy w Senacie, że próbuje Prawo i Sprawiedliwość przeciągać, skorumpować senatorów opozycyjnych, żeby uzyskać większość. No, skoro no, namówić do współpracy. No, nie, to jest korupcja polityczna, przypomnę, tak nazywa. Janinę Paradowską to jest. No, analogicznie można by się zastanowić, jak, jeżeli dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości to wydaje się takie lajtowe, takie lekkie, to można by się zastanowić proporcjonalnie, jak Senat jest 100, a 460 posłów, to co by było, gdyby teraz opozycja podciągnęła z Prawa i Sprawiedliwości na przykład Porozumienie Gowina. I byłby rząd opozycji, prawda? I PiS wcale nie miałby kontynuacji rządów. To są rzeczy, które nie powinny się zdarzać w demokracji. Tutaj opozycja nie podciąga posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ale z drugiej strony, jak to są posłowie, którzy weszli jako niezależni, nie, to nie mają też obowiązku być jakimś bloku. Ale nie mówimy o niezależnych, bo akurat to, co jest panowie... To, co już wiemy, to nie chodzi o niezależnych. Mówił Jarosław Odarczyk, który był moim gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Redaktor Marek Król, Tygodnik Sieci. Ja bardzo państwu dziękuję. Dziękuję. Był to komentarz dnia.